Całą uwagę skupia dziś Haaland. 4 bramki w ostatnich 3 meczach. Czy strzeli dziś? Początek transmisji wkrótce. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie fazy grupowej UEFA Champions League. PSV Eindhoven zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A więc rozpoczął się ten mecz fazy grupowej UEFA Champions League. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Manchester City. Między słupkami stanie Ederson, Kevin De Bruyne oraz Rodri zagrają na środku pomocy. Erling Haaland będzie napastnikiem w tym meczu. Oddają piłkę. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Uwaga, będą prowadzić. Tak, świetnie, teraz bramkarz. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Na mój nos, graczem, od którego dyspozycji mogą zależeć losy tego spotkania, jest bez dwóch zdań Erling Haaland. To jest doskonale wyszkolony technicznie gracz, który fantastycznie panuje nad piłką. O tych zawodnikach zwykło się mówić, że mają rękę zamiast nogi. Takie cuda potrafią wyczyniać z futbolówką. Obrońcy są wtedy bezradni. I akcja teraz w drugą stronę. Erling Haaland. Uwaga, będzie okazja! Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie wyniku meczu. Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości. Właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć tak jak. No to mamy 1-0. De Jong z piłką teraz. Broni, lecz to nie koniec akcji. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Zagrożenie nie minęło. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i pakować piłkę do bramki. Brawo! Na razie 2-0. Thank you.
Dzisiaj posiadanie piłki kontrolują zawodnicy Manchesteru City i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek i rozpoczynamy drugą połowę spotkania fazy grupowej UEFA Champions League. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Erling Haaland. Co to było za kiepskie podanie? Tak przy okazji, przypomnijmy, że warto zarezerwować sobie już czas na zbliżające się spotkanie angielskiej Premier League. Manchester City zmierzy się z Tottenhamem. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to na pewno byłby No, teraz zrobiło się groźnie. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Piotr Zieliński, okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. W pole karne, głęboko teraz. Odważnie i skutecznie, brawo. Piłka trafia do Haalanda. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ale może teraz będzie szansa. I gol, proszę Państwa, jest gol dla The Citizens. Niebieska połowa Manchesteru świętuje. Przed niej urody bramka, ten gol wisiał w powietrzu. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. A więc mamy 3-0. Okazja! Nie zepsuć tego! Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! I po tej bramce jest 4-0. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Oj, spaprane to podanie, naprawdę. Simons ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Drużyna gości na spokojnie kontroluje ten mecz, bo zostało mało czasu, żeby mogło jeszcze cokolwiek złego im się przydarzyć. Tomku, widzimy grę City i chyba nie mamy wątpliwości, że tu już... Zaraz, z tego musi być gol. Bardzo dobrze teraz to broni. Będziemy mieli podwójną zmianę. Daleko w pole karne De Bruyne. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Piłka trafia do Haalanda. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Mamy informację, że do meczu został końcowy gwizdek i zwycięstwo Manchesteru City. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonywał swoje zadanie.